Witam wszystkich serdecznie. Udało mi się zaprosić dzisiaj na lustrację Michała Malickiego, firmy RPL. Witam. A z racji tego, że mamy pod ręką Michała, to pognębimy go kilkoma pytaniami na temat bardzo skutecznych zabiegów czesnowiosennych i w tunelu, i w gruncie. Michał, cały czas masz w portfolio świetny produkt, którego żywot nie wiem jak długo potrwa, mhm. ale na razie jest, czyli kapitan. Tak, póki co, jak na ten tydzień, jeszcze potrwa, nie wiemy ile, ale póki co jest. Czy tunel, czy, czy uprawy w gruncie, myślę, że to jest standard, który powinien być wykorzystany w tych zabiegach wczesnowiosennych. Kiedyś takim standardem były produkty oparte o tiuram, w tym momencie, Tiofanat. Tiofanat. W tym momencie <laughs> mamy kaptan jako substancja kontaktowa, która wiemy, że ma wpływ na szarą pleśń, wiemy, że ma też wpływ na antraknozę w różnych uprawach, także tutaj w truskawce czy też i od tego sezonu i w uprawach pod osłonami, w malinach i w borówkach też może być kaptan stosowany. Szczególnie to jest ważne właśnie w tej chwili, w oprawie tu, w tunelowej, gdzie mamy cały czas problem ogromny z szaropleśnią w karpach. tak? I ten kaptan dość dobrze sobie z tą szaropleśnią w karpach również radzi. Ale to nie tylko, bo jeżeli mówimy o rozwiązaniach typowo bezpozostałościowych, to pamiętajmy, że cały czas masz takie potężne oręża jak waksyplant Nutivax. Tak, tutaj powiedzmy, jest, są to rozwiązania kompatybilne. Jeżeli mówimy o kaptanie, to jest to substancja typowa kontaktowa, położymy ją na roślinie. Ona nam nie zginie, ale jeszcze cały czas pojawiają się nowe liście, pojawiają się kwiatostany. I już jak najbardziej, tak jak widzimy tutaj w tunelu, jest to najwyższy moment na wdrożenie laminaryny do programu ochrony, ponieważ tą naturalną odporność musimy stymulować, to, co widać za nami, jest mgliście. Wilgoć jest, jeżeli by tutaj przyszło nakrycie jeszcze agrotkaniną, to ta wilgoć będzie się będzie na roślinach cały czas. Czyli połączenie kaptanu jako substancji kontaktowej z laminaryną, jako substancji działającej od wnętrza rośliny, ewentualnie później w kombinacjach z produktami biologicznymi, bądź. Jeżeli mamy problem mocny z szarą pleśnią, jeżeli widzimy, że tutaj już wychodzi nam w karpach, tak. no to musimy jakieś mocniejsze uderzenie zrobić z substancjami systemicznymi. Tak, i wchodzimy wtedy z rotacją substancji, plus oczywiście utrzymujemy blok laminarny. No dobrze, a co do upraw gruntowych, według mnie w gruncie, tam gdzie nie mamy żadnych włókien, co żeby nam nie, nie przeszkadzały, z Pierwszym zabiegiem najskuteczniejszym jest moim zdaniem siarka zmikronizowana. W Twoim portfolio siarka zmikronizowana też jest. Tak, bo tych UPL, tych produktów siarkowych ma wiele pod różnymi nazwami, ale no, jest to moment, gdzie wszyscy plantatorzy myślą o tym, żeby te plantację wyczyścić, usunąć liście. Z jednej strony tkanki są poszarpane przez szczotki, tak. z drugiej strony mamy e, gdzieś na starych liściach resztki mączniaka. Ten mączniak występował e, na jesieni, więc wyleci też nami na wiosnę. Także siarka gdzieś przemiennie z produktami miedziowymi, później Kaptan jako te pierwsze zabiegi. Chciałbym tylko wspomnieć w tym miejscu, że od tego sezonu mamy nowe rozwiązanie, mianowicie fungicyt na bazie siarki super zmikronizowanej z adiowantem o nazwie Tiopron, który co prawda ma w tym sezonie tylko rejestrację na maliny i porzeczki, ale będziemy walczyli o to, żeby on znalazł się również w truskawkach i w sadach już w latach kolejnych. No właśnie, ja tylko dodam, że według mojej strategii, im jeżeli pogoda taka będzie się utrzymywała, chłodna i duża wilgotność, starajmy się jak najdłużej utrzymać ten blok siarkowy. Bo siarka, tak jak tutaj Michał Grób mówi, i sobie dobrze radzi z mączniakiem, i dobrze sobie radzi z szaropleśnią, a i z przędziorkiem sobie poradzi i w też tam życie utrudni, tak? A zatem jak najdłużej bloki siarkowe. Dobra, Michał, to jeszcze wróćmy do tego twojego nowego produktu siarkowego, bo mówiłeś, że on jest taki innowacyjny. Powiedz troszkę, na czym ta innowacja polega. Tak, Siarka, wszystkim się nam się kojarzy, to jest coś mocnego, agresywnego, że grzeje, przypala. Jak najbardziej takie są właściwości siarki. Tiopron jest troszeczkę innym, jest to powiedzmy nowa generacja. Oczywiście mamy tam substancję aktywną, która jest siarka. Siarka mocno zmikronizowana, wszystkie cząsteczki mają 1,2 mikrona. Plus do tego komplet adiowantów, które sprawiają, że jest on niezmywalny, rozciąga się po, po powierzchni liścia, ale też uwalnianie. Tak naprawdę z tej substancji czynnej, czyli siarkowodoru, która powstaje przy sublimacji siarki, jest bardzo powolne i długotrwałe. Czyli mamy stabilny poziom siarkowodoru uwalnianego na powierzchni liści. Co w przypadku klasycznej siarki granulowanej, elementarnej, nie jest tak łatwe do osiągnięcia. Tak. Mamy tutaj raczej wysoki pik uwalniania siarkowodoru i ta aktywność szybko spada, dlatego też te zabiegi trzeba często powtarzać. Tutaj przez cały czas, jak widzimy, że te liście są brudne, będziemy wiedzieli o tym, że ten, że ten produkt działa. A wracając do samej siarki, to co mówiłeś, że blok siarkowy utrzymywany jak najdłużej, ale to niekoniecznie musi być blok siarkowy, tylko siarki. Spokojnie tą siarkę możemy łączyć z jakimiś nawozami mikroelementowymi. Możemy ją łączyć chociażby z kaptanem, z fungicydami. Oczywiście im będziemy bliżej kwitnienia, tym te dawki powinny być nieco mniejsze, żeby nie przypalić gdzieś elementów okwiatu. Ale ta siarka to jest naprawdę to, czym powinniśmy się na, szczególnie na plantacjach polowych, w otwartym gruncie, bez tkanin yy, kierować, bo to jest proste, tanie a I, skuteczne. Naj... i skuteczne. A im tak. więcej zrobimy wiosną? Tym więcej, tym mniej problemów będziemy mieli później, kiedy już postaną nam kwiaty, a później owoce. No i pamiętajmy, że w tamtym roku przeprowadziliśmy bardzo ciekawe doświadczenia, gdzie siarkę łączyliśmy również dla mineryną. Tak? I ten efekt wzmocnienia roślin, tego systemicznego działania proodpornościowego, był super. A zatem, kochani, Mamy ładne wejście w sezon, na początek sezonu, zarówno w tunelu, jak i we uprawa gruntowych. A co dalej, będziemy się spotykać na kolejnych naszych nagraniach, kolejnych spotkaniach. Dziękuję serdecznie, Michał, za obecność.